foteczka. Można to zrobić foteczkę. Nie, pakuj mi foteczkę. Witamy serdecznie, jak widać po mojej koszulce, to jest zupełnie inny dzień tak. niż to, dziękuję, że kupiłeś w stół, Kuba, niż to, co nagrywaliśmy wcześniej. Jestem znowu z wami ja, Marek Maromajewski, jest ze mną także Kuba Szweryn. Jakub Szweryn. Właśnie, ty się zawsze przedstawiasz jako Jakub, tak, jako Kuba. No. Ale z czegoś wynika konkretnego, czy? Nie, no chyba preferuję, jak się do mnie mówi Jakub. Ale to, że Kuba to jest źle? Nie. W sensie, jak ktoś do ciebie mówi Kuba, dowodzie, to... mam Jakub. Wiem, że ty w dowodzie nie masz Mareł. No. Albo zrób. O, Jezu, to jest w ogóle dramat, kurwa, do mnie ktoś tu mówi. Kurwa, nie mówcie do mnie zrób, błagam, bo to tak jakbyście do Adama Michnika mówili per Gazeta Wyborcza, wiesz. No to jest w ogóle... Dodam tylko, że słyszałem to przynajmniej... Dobre 200 razy. Z Michnikiem. Żeby o nim ktoś mówił Gazeta Wyborcza, kurwa? A, że to, co ja mówię, ten przykład. Tak, oczywiście, że tak. Bo no, jak jest dobry, to po co mam go naprawiać i wymyślać tak. nowy? Moi drodzy, witam serdecznie. Jak widać po mojej koszulce, innej koszulce, Broken Store, który jest zajebisty i polecam wam, kurwa, kupowanie samych zajebistych rzeczy, pan Broken Store. Ale to jest fajne. Ta podkładka tak, jest sztos. Jest sztosem. Taka jest podkładka, dobre. Jest sztos, taka fajna tak. jest. Nie wiem, czy Lejko nie miało takiej, ale mogę się mylić. Nie wiem, kurwa. W każdym razie, Kuba, widzimy się znowu po tej przerwie długiej. Tak, ja mam tylko jedną koszulkę. Ty masz tylko jedną koszulkę, bo jesteś nieprzygotowany do tego, a ja nie będę ci dawał swoich koszulek, bo nie. Spotkaliśmy się tutaj, żeby ludzie cię znienawidzili. Bardziej. Nie, no tam... Znaczy, ja... Okej, będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o polowaniach. Tak. Ponieważ ty jesteś myśliwym. Tak. Czy to się jakoś inaczej nazywa niż myśliwy? Nie, jestem myśliwym. Nie, bo wiem, że... Ale nie, bo... od razu powiem, że wszystkie tutaj moje myśli będą tylko moją opinią i nie są opinią ani środowiska, ani nie są żadną... Nie jestem prawnikiem, nie znam się na aktach wszystkich prawnych związanych z myśliwstwem. To, co jest obowiązkowe, żeby wiedzieć, żeby zdać egzaminy i być myśliwym, to oczywiście wiem, ale jestem osobą, która może interpretować, albo mam wiedzę do tego, mogę opowiadać tylko o moich prywatnych odczuciach związanych z myśliwstwem, jedzeniem mięsa... I ja właśnie o tym, bo jakby rozmawiając o samym myśliwstwie jako takim, na zasadzie czy to jest dobre, czy to jest złe i tak dalej, abstrahując od tego, no po prostu faktu, jakim jest to, że ludzie jedzą mięso, no nie wszyscy, tak. No bo są ludzie, którzy zrezygnują z tego całkowicie, jeżeli się od tego abstrahuje, no to troszeczkę jest to bez sensu moim zdaniem. Jak długo, od jak dawna jesteś polownikiem? Wydaje mi się, że należy do Związku Polskiego Związku Łowieckiego od 2014 roku, albo 2013 chyba roku. 13. Czyli to się zbiegło w czasie z tym, jak zacząłeś crossfit robić? Może tak, więcej. Ale chyba nie ma to nic wspólnego. Ale zobacz, Matt Fraser. Znaczy nie, Matt Fraser strzela z broni, ale nie poluje, nie chodzi na polowania chyba. Chyba chodzi, widziałem go ostatnio, tak. Nie, bo to tak mi się kojarzy, że on strzela z broni, w sensie tam nie wiem. Ale Rich na pewno poluje. Rich na pewno. Rich jest polownikiem. I Panczyk chyba też. Panczyk też jest chyba polownikiem, tak mi się wydaje. Tak. Ciekawe to jest. No. Ale tego nie będziemy teraz rozwijać, bo nie mam na to jakiejś... Znaczy jest jakaś teoria, ale nie będziemy jej rozwijać. Co skłoniło do tego, żeby w ogóle się tym zająć? Słuchaj, miałem znajomych, którzy polowali. Moich dwóch serdecznych kolegów, Łukasza i Artura. I bardzo długo w sumie jeździłem na polowanie z nimi, w ogóle nie mając w planach nigdy polować. I byłem totalnie anty i nie podobało mi się zbytnio samo... Ale nie podobało ci się fakt polowania na zwierzynę i fakt tego, że trzeba ją killing. Tak. A nie fakt tego, żeby siedzieć w lesie, tak? Tak, jakoś nie widziałem siebie ideologicznie polującego w ogóle, ale był to dla mnie jakiś sposób na spędzenie czasu, weekendu, wyjazd do lasu, po prostu spędzenie czasu z naturą i te dwa dni czy trzy dni jeżdżenie po lesie, ale spanie w leśniczówce. Dużo osób podaje to jako argument. Tak. Jako za tym, dlaczego to robią, w sensie, że właśnie oni w ten sposób obcują z naturą, to jest, że są bliżej i tak dalej, ale jest kontrargument, z który ja rozumiem, okej, no ale można obcować z naturą nie strzelając do niej, wiesz co chodzi? Tak, ale to jest tylko element jakby, wiesz, myślistwa, obcowania z naturą. Tylko czy ten element konkretny, ten jeden element, czyli strzelenia, pociągnięcia za spust de facto, jest rzeczywiście... Ja wiem do czego chcesz dojść, do tego strzelania, czy nie da się bez tego strzelania i o samych myśliwych, czy to rzeczywiście tak fajnie strzelić do tej sarny, czy do tego dzika. I to, wiesz, po pierwsze, tak, to strzelanie samo, strzelanie w myśliwstwie to jest w ciągu tego dwu- czy trzydniowego wyjazdu, jak udaje nam się wyjechać do lasu, są 2 sekundy, 3 sekundy
podczas tych 3 dni. No i tym to jest bardziej, jedna rzecz. No i tym bardziej właśnie sobie należy sobie zadać te pytanie. Ja nie mówię, że nie, ja właśnie zadaję. Tym bardziej moim zdaniem należy zadać sobie pytanie, czy te 2-3 sekundy. No bo możesz być tak samo przez ten cały czas w lesie, tak. Możesz tropić zwierzynę, możesz ją znaleźć, o kurwa, łoś, wiesz, i no i fajnie, no i znalazłeś go, wiesz. Tak, i często tak wygląda, ale to ciągle nie jest myślistwo, bo często... No wiem, no wiem, że to nie jest myślistwo, ale tego, to nie wystarczy. Myślisz, to tak, po pierwsze, prawie wydaje mi się, że każdy, nie mówię po sobie, ale każdy myśliwy odczuwa też negatywne uczucia strzelając faktycznie do tej zwierzyny i... polując, że tam ma jakieś moralne czy etyczne jakieś wahania, czy gdzieś jakiś element. No wiesz, taki... no ale nie widać takich moralnych wahań w momencie, bo wiesz, bo polowanie na przykład odstrzał dzika, tak. Czy nie wiem, jakiegoś tam jelonka, to jest jedno, ale masowe polowania na lisy, gdzie jest ich kurwa 5000 i potem, nie pamiętam jak, zaraz mi powiesz, jak to się nazywa, to jakieś się, wiesz, kładzie tak w taki, to jakoś tam się nazywa, że tam jakiś, kładzie się w odpowiedni sposób na którymś tam boku, głowo. Tak, opokot. Opokot. Mi chodzi, tak dokładnie. Że, wiesz, to już jest tak, to nie ma dla mnie nic z tego rodzaju rytuały myśliwskie, takie zbiorowe właśnie tego układania tych trucheł zwierząt, nie mają dla mnie żadnego związku z przebywaniem z naturą, ani tak, tym bardziej z... To nie jest słuchaj, to nie jest myśliwstwo, jakby cały rytuał myśliwski, to co widzisz i ten pokot, te zwierzęta leżące, to jest jakiś też element, wycinek tej kultury. Jest dużo więcej innych zwyczajów, które tak samo jak ten pokot, o którym właśnie teraz mówisz, jest elementem też oddania i części, i szacunku zwierzyń, dlatego w odpowiedni sposób się je kładzie, w odpowiedniej kolejności, dlatego gra się odpowiednie sygnały na rogu, co jest na pokocie właśnie. Jest, wiesz, w ogóle myślistwo ma piękną tradycję, szczególnie polskie. Naprawdę i dużo... No wszystko, co polskie, ma najlepszą tradycję. Kuba, ale... umówmy się. Zrób is all about patriotism, you know. Pamiętajmy o prawdziwy tym. Bloger. Prawdziwy, kurwa, prawdziwy bloger patriota, kurwa. Tak. Tak, no dobrze, kontynuując. Więc ale... mamy naprawdę piękną tradycję. I jeszcze wracając do strzelania to, ale i tak dalej. Okej, okay, tylko... Kurczę, to są różnicę? Fajne hasła, ale nie, posłuchaj, bo to są fajne hasła, ale... Co oznacza piękna tradycja myślistwa, że co? Co to? Masz... Co jest niepięknego? Ja tutaj będę cię atakował, kurwa, masz się bronić, rozumiesz? Nie, właśnie nie jestem tu, żeby się bronić. Ja mogę powiedzieć tylko, wiesz, jak ja odczuwam to myślistwo i co, co dla mnie znaczy właśnie i te etyka myśliwska i tak dalej. Bo i skąd to się bierze też dla mnie, tak jak zacząłeś pytać o te polowania, idąc do tym wątkiem właśnie. Na początku wcale nie chciałem polować i faktycznie strzelać. Podobało mi się to spędzanie czasu w lesie. Ale po pewnym czasie widzisz jakby... całą tą przyjemność i całą kwestię rozpoznawania zwierzyny w selekcji, w wyboru odpowiedniego osobnika, którego chcesz rzeczywiście pozyskać. No i faktycznie strzelenia, wzięcia go do domu i zrobienia później gulaszu z tego. Ma to jakoś, ma to cały swój taki ciąg i ten urok. I to nie jest to samo, co przebywanie w lesie. I myślistwo jest naprawdę piękną rzecz, pięknym sposobem spędzenia czasu. Oczywiście tak jak wśród wszystkich są ludzie i inni ludzie o zupełnie innych przekonaniach moralnych, etycznych i możesz zobaczyć albo poznać takich, którzy nie będą ci pasowali, a znając mnie też nieraz jadłeś gulasz sarny czy z jelenia. Zdarzyło mi się u ciebie jeść. Tak, no właśnie. Znaczy wiesz, ja chciałem z tobą porozmawiać o tym, nie atakować, znaczy momentami będę trochę atakował, ale to po to, żeby po prostu wiesz, odpowiedź na jakieś zagadnienie, które mnie interesuje uzyskać, ale nie atakować po to, żeby wiesz, obalić tezę, że myślisz, że to zajebiste. Natomiast mnie interesuje bardzo ta debata z racji tego, że jak pewnie wiesz, Jakubie, ja jestem fleksitarianinem. To nie wiem, co to jest fleksitarianin. Ja się niedawno dowiedziałem, a to no nie takie niedawno, bo już tam w trzecim świecie spędziłem rok ostatni, to nie ja wiem. Ja jakieś 2-3 miesiące temu się dowiedziałem, że ja jestem fleksitarianinem. I już ci tłumaczę, co to znaczy, bo też mi trzeba było to wytłumaczyć. Coś z pastafarianinem pewnie. Troszeczkę, bo tak samo bezsensowna nazwa. Natomiast w gruncie rzeczy chodzi po prostu o to, że ja ograniczam spożycie mięsa. W sensie ja nie jestem wegetarianinem, tym bardziej nie jestem weganinem. Natomiast staram się możliwie tak jak mogę ograniczyć spożycie mięsa. Czyli po prostu jem mało mięsa. I to wiesz, ale jak wszystko w dzisiejszych czasach, to musi mieć specjalną nazwę, więc ja jestem fleksitarianinem. To oznacza tyle.
Ja zdecydowałem się na taki krok z tego względu, no bo kiedyś rozmawiałem z moją mamą i ona mi mówiła, że w, nie wiem, w latach 50., 60., kiedy ona się wychowywała, to nie było tak jak teraz, że mięso było po prostu. Znaczy, raz, że go za bardzo nie było w sklepach, a nawet jak było, no to nie było tak, że było drogie i tak dalej, i tak dalej. Jadło się je raczej rzadko, nie wiem, raz w tygodniu. Rzadziej, no zależy w jakim domu, w jakiej rodzinie, w większych ilościach w jakieś tam święta, powiedzmy, tak, ludzie chomikowali i jedli. I się żyło jakoś. Natomiast ja już z kolei wychowując się w latach 90. przyzwyczajony byłem do tego, że mięso w jakiejkolwiek formie, czy to była, nie wiem, kiełbasa, wędlina, kotlety, czy coś tam, było w zasadzie codziennie. W sensie obiad równa się mięso z czymś tam, nie wiem, ziemniakiem, makaron, whatever, tak, że mięso jest zawsze. I przez to, że wiele osób może, nie wiem, nie pamięta, nie chce pamiętać, albo po prostu nawet pamięta, ale nie łączy kropek ze sobą, tego, że da się żyć nie jedząc mięsa codziennie w zastraszających ilościach, a ja byłem w takim okresie w swoim życiu, kiedy jadłem naprawdę dużo mięsa. Na śniadanie do, nie wiem, kanapek, tak? Na obiad, no to właśnie jakiś tam kotlet, wieczorem jeszcze coś tam i no, no tych zwierzaków no, tonami po prostu spałaszowałem w ciągu swojego życia. Natomiast moja decyzja pochodziła z tego, że no, ja zwierzęta jem jakie? Hodowlane. No idę do sklepu, no ja nie idę, wiesz, kurwa, do lasu z procą i nie rzucam kamieniem w królika, tylko idę do sklepu i kupuję. I po tym jak, no bo te wszystkie reklamy, które pokazują w telewizji, że jest szczęśliwa krówka gdzieś tam na farmie, ona sobie tam chodzi, skubie trawkę, tam świnka jakaś, kurki, ko, to wiesz, to fajnie wygląda w reklamie, natomiast rzeczywistość jest zupełnie inna, bo to są fabryki mięsa na zwyczajnym świecie. Produkcja to przemysłowa mięsa. Dokładnie, to jest produkcja przemysłowa, to jest fabryka mięsa, to tak, nie jest żadna farma, to jest po prostu fabryka mięsa. I stwierdziłem, że nie chcę przykładać ręki do cierpienia tych zwierząt, bo jakby dla mnie osobiście nie ma nic złego w tym, że ktoś je mięso, w sensie sam fakt tego, że ktoś je mięso, nie jest dla mnie niczym złym ani dobrym. Po prostu jest. Tak samo ktoś je chleb. No super. Zajebiście, zjadł. Natomiast interesuje mnie to, skąd ten ktoś to mięso wziął. W sensie, czy to zwierzę cierpiało w taki albo inny sposób, tak? No, ktoś może powiedzieć, no ale jak tam. I teraz po twojej stronie staje od razu, nawet nie musisz prosić, że no ale jak polujesz, tam nie wiem, źle wcelujesz, no przecież to się zdarza, nie za każdym razem trafisz kurwa między oczy, tylko trafisz gdzieś tam indziej, no i to zwierzę potem się wykrwawia i cierpi i tak dalej, no okej, okay, ale no zaraz mi powiesz ile to może trwać, ale wyobrażam sobie, że na przykład jeżeli się źle, ale jednak śmiertelnie trafi, nie wiem, sarnę, to ona się wykrwawi w przeciągu, nie wiem, 2-3 godzin, 4, no czy tam zależy jak, nie, w kilka godzin się wykrwawi. Natomiast w momencie, kiedy się hoduje, nie wiem, świnie, czy krowy, czy kury, to hoduje się je przez całe ich życie, od momentu narodzin do momentu śmierci, są w jakichś po prostu obrzydliwych, niemożliwych wręcz warunkach, są po prostu torturowane, najzwyczajniej w świecie są torturowane. Więc dla mnie osobiście, ja mam bardzo mieszane uczucia dotyczące polowania, ale bardziej ze względów prawnych, do których później może, znaczy może na pewno dojdziemy. Natomiast jakby z punktu widzenia takiej etyki, to no wiadomo, że najlepiej byłoby w ogóle nie jeść. No bo jak nie jeść, znaczy, że nie zabiłeś i nie przyczyniłeś się do tego w żaden sposób. Ale z drugiej strony, jak na to tak spojrzeć, no to jeżeli już chcesz zjeść mięso, to z mojego punktu widzenia lepiej jest pójść do lasu, znaleźć jakiegoś dzika, który przez całe życie popierdalał po lesie, ruchał ile chciał, wąchał sobie trawkę, wiesz, ocierał się o drzewka, latał sobie po słoneczku, miał fajnie i tego nagle tam... Wiesz, strzeliłeś, no i okej, okay, mógł umrzeć od razu, mógł umrzeć po kilku godzinach, ale ten moment cierpienia jest bardzo krótki. Tak. A nie, nie wiem ile się świnie hoduje do od momentu narodzin do momentu, kiedy się z niej robi kotleta. Pewnie tak? Próbuje się coraz krócej. No tak. W każdym razie tak moralnie też zupełnie nie zgadzam się z taką produkcją mięsa przemysłowego. Jem mięso i jakby nie widzę poza tym aspektem hodowli powodu, żeby go nie jeść. I wydaje mi się, że trudno było mi się odżywiać, szczególnie nie mieszkając w Polsce, bez mięsa. Bo tam to w ogóle... Trudne, znaczy da się, ale wydaje mi się, że to było trudne i trenując i zresztą... Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego, nie słuchaliście, nie oglądaliście poprzedniego podcastu, Kuba przez ostatni rok mieszkał w Tajlandii, dlatego tak. Mówimy, że poza Polską się tak. Stołuje. Ale mimo wszystko i tak, chciałem jeść mięso, nie widzę powodu poza właśnie tym moralnym aspektem, żeby go nie jeść. Ta produkcja wygląda okropnie właśnie, oglądając te filmy. Mm-hmm. Nawet ten, o którym rozmawialiśmy pewien czas temu,
Ten dokument Zetnika. Tak. Do tej pory go nie obejrzałem, po prostu wiedziałem, że nie dam rady. A czy w sensie ja już wiem, nie pamiętam jak się nazywał ten dokument, jak sobie przypomnieć to powiedz, bo tak, nie też pamiętam. Właśnie. Health, What the Health. Tak. What the Health. What the Health mi się wydaje się tak, nazywa. Możliwe. Nie oglądałem go, słyszałem tylko o nim od kilku osób. Natomiast ja już wiem, że te zwierzęta są hodowane tak. w obrzydliwych warunkach, więc nie mam po prostu ochoty patrzeć na to po raz kolejny. Jak kupuję jajka, to też jest, kupuję jedynki albo zerówki, żeby tak. ta kura chociaż mieć pewność, no, chociaż że ta kura też, chociaż wiesz, oczko, te, niebo zobaczyła na chwilę. Wiesz, nie z masz nigdy pewności. Też pewnie tak jest, że jakby spełnienie normy, żeby to była jedynka czy zerówka jest tak, wiesz... Płynne, że tak, już tam znalazł albo, wiesz, no, sposób na to, żeby to naciągnąć. W każdym razie na pewno zwierzęta, które żyją dziko, są dużo szczęśliwsze i też ten sposób polowania, o którym mówisz, to trafienia i wykrwawiania się... To też jest regulowane pewnymi zasadami etyki, które są spisane myśliwskiej, że powinno się w ten sposób strzelić, żeby zadać takie minimalny... Dlatego też przestrzega się pewnych zasad odpowiednich. Wiesz, to też nie jest tak, że wychodzisz, coś ci, cokolwiek ci wyjdzie, bam, leży, super. To każdy myśliwy powinien, albo też tak robi, wiedzieć dokładnie do czego strzela. Po pierwsze, jaki gatunek to jest zazwyczaj, jaka płeć, czy to jest, wiesz... samiec czy samica, w jakim jest wieku, zadecydować na też pewnych, kierując się pewnymi zasadami selekcji, co chce strzelić. I też jest pewien zasad, zbiór zasad, którymi się kieruje, to nie tak, że cokolwiek wyjdzie i no ale właśnie strzelasz. W świetle tych ostatnich wiadomości dotyczących zmian w ustawie, znaczy nie chcę jeszcze mówić o sam, znaczy możemy w sumie płynnie do tego przejść, ale jest takie przeświadczenie w społeczeństwie i ja też nie jestem pewien, czy ja nie jestem pewien osobiście, czy tak rzeczywiście jest, czy to nie jest jakaś zbiorowa, wiesz, panikowanie na ten temat. No bo jest jakieś sranie teraz wokół tego, że no teraz tak chcą zmienić te przepisy dotyczące polowań i myślistwa, że teraz to ten myśliwy to już wszędzie będzie mógł popierdalać, gdzie chce, a czy oczywiście, wiesz, wiadomo, że... Dokończmy tylko ten temat, o którym, wiesz, myśliwi też starają się w taki sposób strzelać, żeby jak najmniejsze cierpienie zadać, żeby to zwierzę padło w ogniu od razu po prostu i straciło życie w miejscu, w którym no jest... No tak, ale nie masz nigdy pewności, że to się uda. Ale tak się starasz, przez to są pewne ograniczenia, z jakiej odległości możesz strzelać. Broń teraz myśliwska i każda jest tak nowoczesna, amunicja jest takiej jakości, że potrafi zadać takie rany, że rzeczywiście te zwierzęta umierają dosyć bardzo szybko i jeszcze najczęściej w miejscu strzału po prostu tracą życie, i że to naprawdę jest chyba minimalne ilość cierpienia, jaką może zadać, na pewno w stosunku do życia w klatce, całe życie od i widząc jak te, no, te straszne rzeczy, które się dzieją w fermach, czy przy produkcji żywności przemysłowej. No tak, ale właśnie po pierwsze nie masz pewności, że się to uda. Nie, ale się ale po drugie, ale się tak starasz. Jak mówię, w kontekście teraz tego, co się słyszy, ja nie mówię, że tak będzie tak. ta ustawa zrobi, bo ja nie czytałem ustawy i podejrzewam, że 99,9% osób, które mówią o tym, też nie przeczytało samej ustawy, tylko przeczytało artykuł w internecie na temat tak, ustawy. Zależy który też, której strony. Wiesz, to o czym się tam mówi, taki najbardziej chyba ten kontrowersyjny, od razu się lepiej słyszę. No, widzisz, tak. no, widzisz, no, widzisz. Kontrowersyjny zapis dotyczący mandatów i grzywn dotyczących uniemożliwiania prowadzenia polowań. O tym myślisz, że można... No tego, że na przykład myśliwy, bo tam mówisz o tym, że myśliwy będzie miał prawo wygonić kogoś z lasu, bo on akurat tutaj poluje, że teraz może dużo bliżej domostw strzela. Ten przepis z domostwami się nie zmienił, on jest taki sam od chyba, nie wiem, 92 roku, albo w każdym razie od dawna ten przepis się nie zmienił, oni chcą zwiększenia do 500 metrów. Czyli żeby jeszcze dalej trzeba było... Żeby dalej trzeba było odejść. Okay. Tak, ale wiesz, no... Zacznę od tych przepisów, które wiem, że się zmieniły i chodzi o te grzywny nakładane na i mandaty nakładane na osoby uniemożliwiające wykonywanie polowań, co jest... jakby czytałem kilka artykułów, że teraz to już ci myśliwi będą mogli wszystko. Wiesz, to po pierwsze tak, myśliwi nie nakładają żadnych mandatów, tylko mandat można użyć policja albo straż leśna po przyjazd na miejsce jakiegoś tam zdarzenia czy konfliktu czy czegokolwiek, a myśliwstwo mimo wszystko, co by ktokolwiek o nim nie myślał, czy był za, czy był przeciw, czy nieważne, czy chciał przeszkodzić w polowaniu, jest legalną rzeczą i myśliwi mają prawo wykonywać polowanie w danym miejscu. I stąd też, jeżeli ktoś ma prawo do tego, mów. To no właśnie i ten przepis też szczególnie ma zapobiegać takim wydarzeniom, które są dosyć niebezpieczne właśnie, głównie przy utrudnianiu takim specjalnym polowań.
na przykład to, jak akcje widzisz nagrywane, pewnie o tym też mówisz, tak? Czy happeningi typu, gdzie ktoś przebiera się za zwierzę i przeszkadza w polowaniu, tam gdzie odbywa się polowanie. No ostatnio było jakieś takie historie. To tylko nie jest niebezpieczne, ale wiesz, też może spowodować jakiś tam naprawdę wypadek i po prostu mogą, nie wiem, zdarzyć się wypadek przy polowaniu, ale też chodzi o samo wykonywanie danego polowania, które jest prowadzeniem gospodarki łowieckiej i obowiązków wynikających z ustawy i prawo łowieckie nakładane na Polski Związek Łowiecki i Myśliwych. No właśnie, to co powiedziałeś teraz, że bo to się wiąże, czy założenie, ja to tak przynajmniej rozumiem, założenie w ogóle istnienia kogoś takiego jak myśliwy, tak. To jest... Regulowane jest przez akty prawne. Tak, regulowane jest przez akty prawne, ale istnienie tłumaczone jest tym, że jest potrzebna regulacja... Nie. Myśliwstwo jest tłumaczone jako ochronę przyrody i... No ciężko powiedzieć, że się kogoś ochrania, jak się do niego strzela, wiesz o co chodzi. Znaczy, tak, gospodarkę populacją zwierzyny. I no to drugie to już ma sens, ale to pierwsze no ochrona racjonalną, przyrody. Tak, ochrona przyrody też jest, słuchaj, większość, nie wiem, nie chcę oczywiście mówić nic negatywnego na osoby, każdy może mieć swoje przekonanie i manifestować je w dowolny sposób, czy będąc przeciwko myśliwym, przeszkadzając w polowaniu, jeżeli to jest dla niego ważne, ja to też jestem w stanie zrozumieć. Ale myśliwi też naprawdę są dosyć blisko tej natury, często bliżej od osób, które rzeczywiście chcą jej bronić i naprawdę dobrze znają las, dany obszar. Wiesz, myśliwi polując w danym terenie najczęściej wiedzą, jak dużo jest tam zwierząt danego gatunku, jaki mają rozkład, jeżeli chodzi o płeć, strukturę wiekową i starają się w racjonalny sposób, prowadząc właśnie racjonalną gospodarkę łowiecką i populacją zwierzyny, doprowadzić do jak najlepszego stanu tej populacji, czyli odpowiedniej struktury wiekowej, na przykład, żebyś mógł widzieć piękne, duże jelenie. Ale to nie jest tak, że natura sama by się wyregulowała w pewnym momencie? Nie ruszona pewnie tak, ale nie w obszarach, gdzie praktycznie nie ma lasów, które nie graniczą w jakiś sposób z miastami. Nie można dopuścić do dowolnego rozmnażania się zwierzyny. Też by to wpływało na wszelkie uprawy, na gospodarkę leśną typu szkółki, czy uprawy leśne i uprawy rolne. Ale po co w takim, ale to łosie na przykład, no, łosie w jakiś zagrażają w jakiś sposób ludziom, uprawom, mieniu? Tak, tak, i tym. Wiesz, wypadki z udziałem łosi są dosyć niebezpieczne, a powodowane... Znaczy, no tak, no okej, oprócz wypadków tak, drogowych, jak się wyjdzie w łosia, no ale... Łoś, nie wiesz, sam z siebie nie chce wyjść na drogę i być przejechanym przez samochód, tak? To tak nie działa. Łosie zazwyczaj też potrzebują naprawdę dużego areału, na którym mogą bytować. I dużo... Areał to jest przestrzeń, nie będę tłumaczył. Areał to jest przestrzeń. I dużo większego niż jeleń czy niż dzik. To nie jest tak, że 100 łosi zgromadzi się na hektarze i będzie tam sobie żyło spokojnie. One rozmnażając się będą szukały nowych warunków bytowych, gdzie mogą mieć dużo lepiej, więcej pożywienia i tam nie będą zderzały się z innymi łosiami w swoim bytowaniu, więc dlatego też przechodzą przez drogi, szukają nowych miejsc i wtedy właśnie te wypadki się zdarzają. Stąd też, a i są niebezpieczne. No tak, wyobraź sobie łoś, który kilkaset kilo waży, jest no tak, dosyć wysoko. W dalszym ciągu nie przemawia do mnie to, że przez lata się na łosie nie polowało. Tak, nie polowało się, bo było ich bardzo mało w kraju, a teraz jest taki poziom populacji łosia, że wypadałoby już na nie polować. Ja nie mam, tak jak mówię, nie mogę mieć opinii ani wyrokować, czy to jest dobry moment, czy zły moment na polowanie na łosie. Jeżeli ministerstwo umożliwiło, zdjęło moratorium na łosia, to jest dobry moment i należy na nie polować. No ale to czy na pewno, bo też był, nie wiem, czy to chyba nie wyszło w końcu w życie, ale był też, przynajmniej mówiło się o planach, żeby można było na żubry polować. Nie wiem. Żubry raczej są akurat w taki sposób rozlokowane, że one raczej na drogę nikomu nie wejdą. Dopóki takie prawo nie zostało wprowadzone, to nikt z myśliwych o tym nie będzie myślał, żeby polować na żubry. Tak, ale trzeba pamiętać, że no teraz już nie, ale to jeszcze do niedawna ministrem środowiska, czy antyministrem środowiska, tak. Była osoba, która była bardzo blisko z całym tym, mówmy wprost, lobby myśliwskim. No bo umówmy się, no są myśliwi, no są ludzie, którzy myślą trzeźwo. Tak. Jak ktoś im powie, że okej, otwieramy sezon, kurwa, na ludzi, to nie będą do nich strzelać, ale będzie jakiś pojeb, który zacznie, tak? Mi chodzi... Tak samo jest z myśliwymi. Ale nie, no właśnie o tym mówię, no wiadomo, że nawet jeżeli ktoś powie, okej, można strzelać do żubrów, to podejrzewam, że 99,9% wszystkich myśliwych powie, nie, fuck this shit, ja do żubra kurwa w życiu nie strzelę, bo to jest symbol narodowy, whatever, nie? Pewnie tak, ale... Orzeł bielik, nie, pamiętaj, kurwa, nie że też realizując pewne założenia... Ale zawsze się znajdzie jakiś zjeb i sam fakt, że w ogóle nie, pojawiają to się chodzi. Takie głosy... Wiesz, jeżeli byłaby konieczność ze względu na regulację populacji, czy gospodarki populacją zwierzyny,
polować na dany gatunek, no to tak, to będzie tak polowane. No ale czy to nie jest to... tak, wracam jeszcze raz do tego, czy natura sama się nie wyreguluje? W momencie, kiedy jakiegoś zwierzęcia jest za dużo, to potem jest go za mało, bo nie, ma za mało żarcia, bo jest z kolei więcej drapieżników, które na niego polują i tak dalej, i tak dalej. Słuchaj, takie plany odstrzału i plany tego, na jaką zwierzynę i ile się na nią poluje, są odgórnie ustalane przy również w konsultacji z łowczymi i tak naprawdę to nie jest tak, że koło mówi, a w tym roku 50 dzików strzelimy. To też tak nie wygląda. To jest pierwsze. Nie wyreguluje się samo ze względu na to, że nie występują niektóre choroby, które występowały w naturze wcześniej, które regulowały populację zwierzyny. Nie mamy dużych drapieżników. Teraz mamy już wilki, ale wcześniej mieliśmy bardzo mało. Po trzecie, też elementem regulacji populacji zwierzyny był człowiek zawsze. Polując na zwierzynę, to i też wpływał znacząco na populację jej. No i najważniejsza rzecz, zwierzyna nie ma nieograniczonego miejsca do rozwoju. Teraz budują się miasta, coraz bardziej wkraczając w te obszary leśne, rolne. Obszary rolne są często, nie wiem, ogradzane, tak samo obszary leśne. Więc to nie jest tak, że może dowolnie się rozmnażać ta zwierzyna, ile chce. No ale to też nie powinniśmy w takim razie dbać o to, żeby nie zmniejszać tego areału. No oczywiście, ten, tak, no ale wiesz, ten dzik, o którym sobie myślisz, że mógłbyś go nie odstrzelić, to... No to biegają tutaj. Nawet. Prędzej czy później zginie na drodze, albo będzie tak mocno ograniczony, tak jak na Wilanowie. Masz przecież... No czasami się mija na spacerze gdzieś tam. No właśnie, wiesz, no, dla mnie to jest bardzo przykry widok, jak widzę między blokami sarny albo dziki tutaj żyjące i wiem, że one nie mają dobrego życia. I na pewno są w dużym stresie i też nie mają tak naprawdę miejsca do żadnego rozwoju, a też natura na pewno nakazuje im się rozmnażać i tak dalej. Więc generalnie konieczność regulacji populacji zwierzyny istnieje. I wykonywanie jej w rozsądny sposób, taki, który jest zgodny z założeniami tej, tymi planami wieloletnimi, po pierwsze, po drugie z etyką, tak, żeby to było zrobione. Tak, tylko widzisz, ludzie mają teraz straszny problem z tym i ja osobiście też, bo co do zasady, to wszystko, co mówisz, no dla mnie przynajmniej ma sens. Natomiast wszystko opiera się o założenie, że wszyscy, albo przynajmniej 99% myśliwych, to są ludzie rozsądni i mający własny jakiś kompas moralny, którzy nawet jeżeli prawo by im nawet w jakiś pośredni sposób pozwalało na coś nie w porządku, to że tego po prostu nie zrobią. Ale w momencie, kiedy... No bo pamiętaj, że my mówimy bardzo często tylko o projektach ustaw, o pomysłach. Ktoś gdzieś coś powiedział na jakiejś konferencji. To nie jest prawo, które zostało wprowadzone, ale mówi się o tym. I w momencie, kiedy minister środowiska mówi o czymś, albo na przykład nie wiem, jakieś koła łowieckie dostają nagle dużo większe przydziały niż, i to naprawdę dużo, 3, 4, 5 razy większe tam, nie wiem co się przydział nazywa, no tam ostrzały wiesz, plany, na jakieś zwierzę, plany. Ostrzały, no. Tak, ale słuchaj, to pewnie też mówisz o dzikach i o tym ostrzałach związanych z ASF. To też... ASF, jak to się nazywa ta choroba? Zapalenie? Nie. Nie, to jest afrykański pomór świń. Afrykański pomór świń, tak. To też jest tak, że ta choroba jest oczywiście niebezpieczna dla dzików, ale ona nie jest niebezpieczna dla ludzi. Ona jest też głównie niebezpieczna dla uprawy trzody chlewnej. I niestety, jeżeli wykryje się jakieś ognisko w obrębie danej hodowli, czyli tam, nie wiem, tam gdzie świnki hodują, to niestety trzeba te wszystkie świnki zutylizować, nie nadają się do sprzedaży i całą hodowlę. Więc to jest i dużo takich, wiesz, po prostu są duże straty w rolnictwie i w produkcji. No tak, no ale i... czy rzeczywiście odstrzał wszystkich dzików, no wszystkich, nie. Oczywiście, że to jest, wiesz, najlepszym rozwiązaniem. Oczywiście, że nie jest, ale takie dziki generalnie dosyć szybko padają. Dziki są wszystkożerne, więc inne dziki zjedzą tego padłego dzika i też będą na to chorowały, więc jest to jakieś rozwiązanie. No tak, ale nie wiesz, czy strzelasz do chorego dzika, czy jest dobre. Nie, to na pewno nie jest dobre dla populacji dzików. To jest dobre dla rolników na pewno. No właśnie o to chodzi. Czy nie zapomina się w pewnym momencie o interesie też tych zwierząt? Bo nie wiem, zaczęliśmy od, wiesz, zaczęliśmy od obcowania z naturą i zbliżania się do niej i tak dalej, ale summa summarum wszystko kończy się na pieniądzu i na tym, że rolnikom się niszczy uprawy, więc a w razie czego wypierdolmy wszystkie dziki w kosmos. Wiesz? Tak mówię, mówiąc z mojego punktu widzenia i mojej opinii, ja nie mam na to bezpośredniego wpływu i jako myśliwi realizujemy, czy myśliwi realizują pewne plany i założenia i obowiązki wynikające z ustawy dotyczące zarówno ochrony zwierzyny, jak i gospodarki i wykonywania odstrzałów. Też jak
Poczyta, że tam były nawet plan nakładania kar, czy nakładanie kar, nie wiem, na koła nierealizujące tych ostrzałów. To też pokazuje jakby obraz tego, że myśliwi, nie wiem, wydaje mi się, że nie do końca chcą strzelić tyle dzików, ile jest planowane i wiesz, no, oczywiste jest, że nie jest dobre dla gospodarki łowieckiej wybicie wszystkich dzików, które są, ale też nikt nie chce wybić wszystkich dzików. No ale to co, to nie ma patologii żadnej w Polskim Związku Łowieckim, Polskim Związku Łowieckim. Tutaj Polski Związek Łowiecki nie ma na to wpływu. To są, wiesz, plany, które nie są ustalane przez Polski Związek Łowiecki. Tak, ale Polski Związek Łowiecki wykorzystuje te plany. I tak jak mówisz, że nie wszyscy... No to komóreczka. Tak, komóreczka. Fajfon, trajfon, kurwa. O. A Korwin Dotir, co ona tam chce? Wspomina mnie w poście. Wspomina ci w poście. To weź tam sobie później tego posta, zobacz później. A Korwin Dotir. No Ania, proszę ja ciebie. Bo tak jak powiedziałeś, że jeżeli planuje się nakładanie kar na koła łowieckie, to wynika z tego, że prawdopodobnie są koła łowieckie, w ramach których myśliwi nie chcą aż w takim stopniu realizować założeń ministerstwa. Natomiast na pewno są też takie koła, gdzie wiesz, będzie zacieranie tutaj rączek. Tutaj chciałbyś mnie, widzę, pociągnąć za język, ale nie jestem w stanie tego. Nie to jestem w stanie tego powiedzieć. Czy mogę za co innego pociągnąć? Tu jest wysoki, wiesz. Tak. Nie będzie nic widać. No nie będzie. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak to wygląda i wydać opinii na ten temat. No wiesz, mogę ci tylko powiedzieć, że jeżeli mamy możliwość, ja nie należę, jestem niezrzeszony, myślę, nie należę do koła łowieckiego. Jeżeli... Unaffiliated. Unaffiliated, dokładnie. I też nie muszę keepingu. No tak, no strzelanie z keepingiem to byś dużo nie trafił. Widzisz, wszystko stricte, nawet strzelanie. Ale to, okej. Okay. Znaczy to zaczynamy się powoli w kółko trochę kręcić. Tak. Nie, ja wiesz, przeszedł bardziej do tego, jeżeli chodzi o samo, tak jak zaczęliśmy mówić o tym, co jest fajne w jedzeniu i w myślistwie i jedzeniu. Nie, bo mnie zastanawia, bo tak, bo są, jest kilka obozów. Są osoby, które jedzą każdy rodzaj mięsa, jaki tylko jest, nie zastanawiają się nad tym, skąd ono pochodzi. Jest mięso, lubię mięso, jem mięso i tyle, i nara, chuj ci w dupę, chuj ci do tego. Jest obóz, który jest totalnie po drugiej stronie tęczy. To są osoby, które nie jedzą w ogóle żadnych absolutnie, nieważne skąd, produktów zwierzęcych. I no bo im szkoda jest zwierząt, uważają, że człowiek nie musi, może jeść co innego i tak dalej. I okej, obie te grupy są dla mnie zrozumiałe. Ja się bardziej skłaniam ku tej, która nie chce jeść w ogóle nic, niż tej, która ma wszystko w dupie. Natomiast obie są dla mnie zrozumiałe, motywy są dla mnie zrozumiałe. Natomiast ja nie jestem w stanie zrozumieć, i tu już możemy do takiego typowo podcastowego pierdolenia i objeżdżania ludzi przejść już powoli, bo ja nie rozumiem totalnie ludzi, którzy z jednej strony, jak widzą świnkę, że ktoś tam ktoś jej krzywdę robi, to wiesz, to źle, ale kurwa burgera pójdzie zjeść, nie? Że są wkurwieni, że Ministerstwo Środowiska daje właśnie możliwość, no, nie mówię, że daje, ale załóżmy, że daje możliwość strzelania do żubrów. To jest bardzo źle i się na to nie zgadzamy, to jest w ogóle okropne, ale pamiętaj, że jak będziesz wracał ze sklepu, to kupił kiełbasę, wiesz, tam czy szyneczkę, tak, nie? Tak. I że dopóki, wiesz, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Tego nie jestem w stanie w ogóle nie rozumieć. No to na pewno. I wiesz, taka wybiórczość straszna, wiesz, to co jest dla ciebie wygodne, no bo widzisz szynkę, to nie jest zwierzę, nie? Podejrzewam, że jakby ktoś, właśnie to też jest inny aspekt tego, no bo to, że ty siedzisz w lesie 3 dni, znajdziesz sarnę, okej, kurwa sarna, zastrzeli się. No dobra, ale to nie jest tak, że jak ją zastrzelisz, to ona w tym momencie magicznie zamienia się kurwa w pasztet i kiełbasę i coś tam, tylko ty tam musisz się tam... I też zobaczysz, że 99% myśliwych, czy nie wiem, nie znam statystyk, zgaduję, ale jeżeli poluje, to też je produkty, czy mięso, czy produkty przetworzone z tego mięsa, które upoluje. Znaczy tak, no rozumiem, że to nie jest na zasadzie, że zastrzelisz dzika i go tam zostawiasz, żeby sobie leżał, czy co? Nie, tak, mało myśliwych tak robi, no ale patrząc po naszej rodzinie, jeżeli mamy okazję i rzeczywiście mamy okazję polować, to większość mięsa, które jemy, czy jemy wszystko, co upolujemy, to na pewno, ale też większość mięsa, które jemy w ciągu tygodnia, miesiąca, czy tam roku, jest to dziczyzna, czy tam znacząca część. I to jest na pewno, po pierwsze, najlepsze mięso, jakie można kupić. Po drugie, mamy pewność, że ten aspekt moralny właśnie, w którym nie było to wyprodukowane w jakiejś hodowli, gdzie warunki były skandaliczne, hodowli zwierzyny i uboju, i to, co z tym mięsem stało się od momentu uboju do momentu, kiedy trafiło na mój talerz, jest albo niewiadome, albo też okropne. To jest to najlepsze, co można zjeść.
I też wiesz, to jest też część etyki, jakby wykorzystanie maksymalnie tego mięsa. Nie pożygałeś się, jak pierwszy raz musiałeś rozpluć flaki, wiesz, brzuch. Nie, ty? Nie, nie, nie. Bo wiesz, bo wiele osób, które je mięso na co dzień, jedzą codziennie. Kotleciki, kurwa, szyneczki, wszystko. W momencie, kiedy mieliby sami wypatroszyć kurczaka, albo nawet upiec kurczaka całego, w sensie, wiesz, no, kupuje w sklepie, on już jest oskubany, nie ma wnętrzności, ale wygląda jak całe zwierzę. To, jest, to nie jest kotlet. Mieliby z tym problem. To nie jest kotlet, to jest całe zwierzę. Już mamy z tym problem. Ja nie wiem, wiesz, ja parę razy ryby patroszyłem w życiu, tak? No i to jest jakby tyle, jeżeli chodzi o moją przygodę z nożem i patroszeniem zwierząt. I nie miałeś jakichś takich oporów, ja miałem, żeby to w ogóle zrobić? Na pewno są ludzie, którzy mają opory jakieś. Ja nie miałem z tym oporów. No jest to element normalny. Jak, wiesz, no nie będąc hipokrytą, to zwierzątko, które kupuje szynkę w sklepie, to musiało przejść to samo, tak? No to, że ty to zrobisz, czy kto inny to zrobi, no to udawanie, że się tego nie widzi i tego nie było, to jest... Bo tu chodzi, bo tutaj muszę patrzeć, bo się powoli kończy space na telefonie, na nagrywanie wideo, więc albo przejdziemy na samo audio na koniec, albo coś. Właśnie weź, bo potem zapomnę, weź tam tego markiera, panie, i mi się tu podpisz, bo podpisz mi się na tym stole, bo w ogóle nawet zapomnę. Permanent. Dobrze, że nie zetrzesz, jak wyjdzie. Nie zetrę, bo ja zapomniałem przy poprzednim i w ogóle, o Jezu, jaki to masz piękny podpis, ja pierdolę, ty powinieneś być celebrytą jakimś, a tak, ale ty masz zajebisty podpis w ogóle. A tak brzydko piszę na ale żywo. Ale stary, naprawdę, jak jakiś celebryta. Chłopaki z Training Clubu też mi się tu podpisali, każdy gość na podcaście będzie mi się tutaj podpisywał, mam nadzieję zapełnić cały ten stół, a później po prostu was znowu zapomnę. Natomiast wracając do to jest tematu, Rysiaczek. Rysiaczek się podpisał jako Rysiaczek. Tak, bardzo ładnie. Bardzo ładnie się podpisał. O czym ja mówiłem? O, mówiliśmy o patroszeniu. O patroszeniu. Tak. Tylko nie pamiętam, jaką miałem puentę do tego patroszenia. Puentę miałem do patroszenia taką. Że niektórzy nie poradziliby sobie z kurczakiem i tak dalej. A, no tak. I właśnie zastanawiam się nad tym, znaczy no kurwa, ciężko by to było zrobić, co świnie do każdej szkoły przyprowadzać i wiesz, na oczach dzieci, to nie, ale na zasadzie takiej, że jeżeli nie, fajnie by było, żeby każdy mógł sobie założyć coś takiego, nie da się tego zrobić, ale jeżeli by się dało magicznie, to żeby każdy mógł sobie w głowie sobie zrobić taki rachunek sumienia, czy byłbym w stanie sam po pierwsze a zabić, po drugie właśnie wypatroszyć, oskurować i tak dalej zwierzę, tak, żeby je potem zjeść. I moim zdaniem, jeżeli odpowiedź brzmi nie, na którąkolwiek z części tego pytania, to taka osoba powinna bardzo poważnie zadać sobie pytanie, czy ja powinienem w ogóle jeść mięso. No, na pewno. No, ale powiem ci, że ja nie zaczynając jeździć na polowanie, nie jako myśliwy, tylko jako gość, też nie wyobrażałem sobie, że będę mógł to kiedyś zrobić i wydawało mi się to abstrakcyjne w ogóle, absolutnie niemożliwe. Bo podejrzewam, że zanim to zrobiłeś, no to widziałeś kilka razy. Ale widząc, w jaki sposób jest prowadzone polowanie, jak to się odbywa, to zupełnie przechodzisz proces myślowy i taki, który cię przeprowadza, nie wiem, przekonuje, czy... Pranie mózgu. Nie, to nie o to chodzi. Po prostu widzisz, że to nie jest to, co ci się wydawało wcześniej, to łowiectwo nie jest tak to, co słyszy się i to, co się wydawało. To jest zupełnie coś, co albo ci pasuje, albo nie, to oczywiście kwestia indywidualna, ale do mnie akurat widziałem, że to jest to coś, co chcę robić, mi pasuje i wiem, że ma to głębszy aspekt i jakiś taki, który mi w głowie i w moim światopoglądzie pasuje. Ja uważam, że każdy powinien być w stanie poradzić sobie z, nie wiem, upolowaniem zwierzyny, wypatroszeniem jej i z doprowadzeniem do zjedzenia. No ale to jest tak, szczerze, to podejrzewam, że te kilka tysięcy lat temu, kiedy polowania były na porządku dziennym w każdej społeczności, tudzież prawie każdej, bo zaraz ktoś mi napisze w komentarzu, że było kurwa gdzieś jakieś plemię, które kurwa jadło tylko orzeszki. Kurwa, wcale nie w każdej. To podejrzewam, że też w każdej wiosce był taki koleś, który mdlał na widok krwi i wiesz, wszyscy mówią, że lamus, i wiesz, jadł to mięso, ale ktoś musiał mu je przynieść. Jego ród wymierał właśnie. Jego ród wymierał, a teraz, ponieważ nie każdy mówi, tak, nie miał się za bardzo rozmnażać. Natomiast teraz nie ma tego problemu, w sensie idziesz do sklepu i masz i ci wszyscy, którzy są może, no nie wiem, teraz tak już w ogóle pierdolę trochę od rzeczy, kombinuję, ale naprawdę ja mam sam wewnętrznie taki dysonans, mam uczucia ambiwalentne, sam nie wiem, co powinienem do końca o tym myśleć, sam nie wiem, czy ja dobrze robię, bo ja jem mięsa naprawdę mało, mam takie dni, kiedy ewidentnie, tak, o kurwa, ale bym burgera wpierdolił, ale tak po prostu ewidentnie przed oczami mam ten kawał mięcha, wiesz,
że zjadłem burgera, a innym razem jest tak, że przez 2 tygodnie jem tę soczewicę i te fasolki i to wszystko i wiesz, i w ogóle tego nie potrzebuję, nie? Natomiast mam coś takiego właśnie, że raz na jakiś czas mam straszną ochotę na to. I to jest jeszcze jedna taka rzecz, która też się często pojawia, że czym się różni na przykład, masz psa, kota miałeś, tak? Tak. Zwierzęta domowe ogólnie, no masz tego swojego jakiegoś zwierzaka, którego tam kochasz, jest członkiem twojej rodziny i tak dalej, no ale z drugiej strony inne zwierzę zjesz. Ja rozumiem ten argument, że to czym się różni twój pies na przykład od tej świni, szczególnie, że jak się okazuje, świnia to nie jest jakieś totalnie durne zwierzę, tylko ona też się potrafi bawić, też potrafi być szczęśliwe, smutne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast moim zdaniem, czy akurat przy psach to średnio pasuje, bo akurat no, żadnego psa bym nie chciał zabić, niezależnie od okolic, no chyba, że chciałby on mnie zabić, no to wtedy w obronie własnej, ale... No nie wiem, czy to może to jest trochę na zasadzie, że ten pies jest mój, więc mi na nim zależy, ta świnia nie jest moja. No tak jest samo jak na ludziach, na obcym człowieku nie zależy tak bardzo jak na członku swojej rodziny. Tak jak mówisz, to wiem, że też interesujesz się trochę tymi tematami związanymi z myślistwem, nawet rozmawialiśmy o tym wiele razy, ale musiałbyś też wiedzieć, że samo też bycie w myśliwym, uczestniczenie w tym procesie natury, oglądanie tego, to masz dziesiątki razy, kiedy spotykasz zwierzynę, i nie masz ani nie masz zamiaru nawet ani jej strzelić, albo jest to nieodpowiedni czy gatunek, czy cokolwiek. Nie pozyskujesz tej zwierzyny i masz czas, wiesz, cieszyć się oglądaniem tego, gdzie milion osób, które bronią bardzo praw zwierząt, nie mają nawet okazji często takiego obcowania z naturą, widzenia właśnie, jak te małe warchlaki, dziczki, takie małe pasiaki bawią się ze sobą, jak tam locha się nimi zajmuje, prowadzi. No a często w takich materiałach różnych w necie, które można zobaczyć ludzi czy organizacji, które są przeciwne polowaniom, to bardzo często pojawia się taka narracja właśnie, że jest mały warchlaczek i że on zaraz zostanie, wiesz, zastrzelony, albo że jego mamusia będzie zastrzelona. Tak granie straszne na emocjach. No ja bym zawsze takie granie na emocje gdzieś tam, nie chcę generalizować, ale najczęściej jakiś wiąże się z interesem czyimś. Czy wiesz, ja ogólnie się bardzo cieszę, że ludzie się przejmują i że się interesują, tylko że ja bym wolał, żeby ludzie się rzeczywiście, bo ja jestem zainteresowany tematem, ja chcę to lepiej zrozumieć. Ja naprawdę, ani ta rozmowa, ani 7 kolejnych podejrzewam nie da mi jasności umysłu w tej kwestii. Czy polowanie jest dobre, czy jest złe, czy jedzenie mięsa jest dobre, czy jest złe. Natomiast no, mam wewnętrzną potrzebę, żeby dojść do jakiegoś jednoznacznego wniosku kiedyś. Więc się tym interesuję i rozmawiam także z kimś, kto sam poluje na przykład, tak? Czyli ty rzeczywiście z tym, nie wiem, nożem lecisz do lasu, nie wiem jak się poluje tam. Opaska Rambo i wiesz, pułapki na dziki zastawiasz z jakimiś kamieniami spadającymi z drzewa. Nie wiem, jak się na dziki poluje, nie mam pojęcia. Granaty, nie wiem. Tak, na pewno. Granatami. Widziałeś natomiast... zdjęcia moje, nie? No, w kaszkiecie. Kaszkiet jest kurwa kaszkiet jest sztosem. Natomiast większość osób, myślę, że strasznie emocjami operuje. Co widzę nawet po rodzajach, nawet na zasadzie, to jest triggered, wiesz. Coś się dzieje, jest triggered. Już wiesz, po prostu zero myśli, zero zastanowienia się. Czy akurat ta jedna konkretna sytuacja, którą teraz widzisz, to nie jest jakaś ściema, czy to nie jest jakieś zdjęcie sprzed 40 lat, czy to nie jest coś tam, wiesz? Najczęściej pewnie jest to, o czym mówisz, też jest związane z jedną organizacją, która działa bardzo mocno przeciwko myśliwym w Polsce. Ludzie przeciwko myśliwym. A jest coś takiego. Jest. Tak. I to właśnie tam często bardzo widać jakieś posty wymierzone przeciwko czy Polskiemu Związkowi Łowieckiemu, czy konkretnym myśliwym, czy konkretne zdjęcia. Wiesz, no, czytając jakiekolwiek informacje, dobrze jest to przefiltrować jakoś przez... Właśnie wydaje mi się, że żyjemy w czasach, w których ludzie... Nie, trudno jest sprawdzić te informacje, ale najczęściej... Informacje jest w chuj. I jakby człowiek miał sprawdzać wszystkie informacje na temat wszystkiego, oczywiście, to nic tego nie robił, nie? Ale no, z drugiej strony też nie można pójść w drugą stronę i nie sprawdzać niczego. Nie chcę nikogo bronić, ale najczęściej też po tego typu postach pojawia się informacja z albo Polskiego Związku Łowieckiego o jakiejś akcji prawnej wymierzonej przeciwko tej organizacji, gdzie zdjęcia są albo z Ukrainy czy z Białorusi, gdzie tak, jest inne, a potem już się nie pojawia nigdzie żadna informacja. Jest inne prawo związane z myślistwem i nie wiem, z gatunkami, czy wiekiem, czy zwierzyny, do jakiej można strzelać, czy nie wiem, czy cokolwiek, gdzie zdjęcia nie są dokładnie, nie przedstawiają tego, co mówią, że przedstawiają. Wiesz, wiesz co, to też się, wiesz, z czym wiąże, bo to jest, kurwa, wszystko ze sobą połączone, bez kitu, bo skąd w dzisiejszych czasach większość ludzi czerpie
dużo razy słowo większość usłyszałem. Większość swoich informacji, kurwa, z Facebooka. W zasadzie siedzą na fejsie cały dzień, odświeżają tego feeda i wyświetlają im się różne treści. Natomiast mało osób, zaskakująco mało osób, nie zdaje sobie absolutnie sprawy z tego, że Facebook wyświetla ci takie informacje, jakimi jesteś zainteresowany. Czyli jeżeli interesujesz się na przykład fanpage'em tej organizacji Ludzie Przeciwko Myśliwym, która wrzuca treści dotyczące ochrony praw zwierząt w ich rozumieniu. Przerwę ci tylko. Radzę poczytać też jakby informacje nie tylko wyświetlane przez nich, właśnie tylko o nich. No właśnie o to mi chodzi, ale ponieważ wiesz, ktoś lajkuje ten fanpage, tak, Facebook, o, lubisz ten fanpage, lubisz takie treści. Będziemy ci wyświetlać takie treści, bo jesteś nim zainteresowany, ale nie jesteś zainteresowany na przykład tym, co ma na ten temat do powiedzenia jakieś koło łowieckie, czy Ministerstwo Środowiska, czy no ktoś tam inny, tak? Po prostu inne zdanie. I podobne rzeczy wpływają na to, w jaki sposób ludzie, myślę, się jakby fiksują w jakichś takich politycznych sprawach. Nie lubię PiSu, lubię kurwa PO, więc lajkuję wszystko PO i żyjesz w takiej bańce, bo wydaje ci się, że wszyscy, bo widzisz tylko posty dotyczące PO, czy tam PiSu, no nieważne, tak, jakiejś tam partii politycznej i myślisz, kurwa, tyle treści na ten temat, wszyscy tam lajkują, tak się zgadzają w tym, tak, a i to skąd się bierze poparcie dla tej drugiej strony? I mi się wydaje, że podobnie też jest i tutaj, że ludzie trochę żyją w takiej bańce, bo nie widzą jakby rzeczy, które, jakieś polemiki z ich punktem widzenia. Na pewno. Wracając jeszcze do tego tematu jakby ochrony przyrody i tych obrońców przyrody, ja bardzo szanuję i uważam, że naprawdę jest potrzebne więcej takich inicjatyw związanych właśnie z ochroną przyrody, z pomocą w jakichś sytuacjach, gdzie jest to potrzebne, ale też należałoby dać jakby myśliwym pewien kredyt i zaufanie tego, że spędzając naprawdę dużo czasu w lesie, będąc naprawdę blisko tej zwierzyny, znając las, łowisko, teren, naprawdę wiedzą też, co tam się dzieje i dla nich w ich najlepszym interesie i przez, jeszcze raz powiem, narzucone przez nich na nich obowiązki ochrony przyrody i gospodarowania nią, w ich najlepszym interesie jest zachowanie jak najlepszego stanu przyrody i jest, jakbyś pojechał albo poobcował z większą ilością myśliwych, zobaczyłbyś, jak dużo poza samym faktem wykonywania polowania robią jeszcze w lesie. No co jeszcze innego myśliwy robi w lesie? Związanych z ochroną właśnie przyrody. Ale to znaczy co, że podlewa drzewka? Nie, sadzi. Tak, bardzo często koła sadzą drzewa, bardzo często gospodarują w taki sposób uprawami swoimi, którymi są dzierżawione koło. No bo myśliwi, że to mogą być też rolnicy na przykład. Tak, ale to chodzi nawet o gospodarowanie samymi uprawami koła, gdzie koło dzierżawi dany teren, uprawia tam kukurydzę, której nie zbiera, tylko powiedzmy ścina, żeby te dziki sobie tam żerowały, a nie na polu rolnika dalej, gdzie należałoby zapłacić za szkody, bo nie wiem, czy wiesz, że myśliwi płacą za szkody, które zwierzyna łowna po prostu zrobi na terenie rolnika, czy po prostu musi zapłacić za ten kawałek kukurydzy, który ten dzik zeżarł. I też zajmują się tym, przynajmniej tak było, nie wiem, czy to się zmieniło, ale też dokonywane są szacowania szkód przez osobę w kole i dalej wypłacane te szkody rolnikom. Więc jakby w najlepszym interesie myśliwych jest to, żeby dbać o przyrodę i żeby ją chronić. I stąd też często przypadki, gdzie myśliwi czy strażnicy leśni legitymują osoby wchodzące do lasu, czy wjeżdżające samochodem do lasu. To nie to, że o nie, kurwa, nie wchodźcie do lasu, tylko że ta osoba może, nie wiem, być kłusownikiem, zakładać wnyki, wwozić drewno, czy robić rzeczy, które nie są dozwolone prawem w związku z zwierzyną czy lasem właśnie. Tylko okej. Natomiast to wyobrażenie, że jak pójdziesz do lasu się przejść ze swoją dziewczyną i żoną, przepraszam. Chyba, że dziewczyną chciałeś pójść. Nie, no to jest dziewczyna. Z konkubentką. Z konkubiną. Z konkubentką. To cię myśliwi przegonią. To raczej myślę, że to jest konkubentka, nie konkubina. Konkubentka, dokładnie. A czy wiesz co, bo kurczę, wszystko fajnie. Ja to do mnie dociera, to dla mnie jest logiczne, to nie jest dla mnie jakieś smutne pierdolenie, to rozumiem. Natomiast w kontekście, tak jak mówię, tych wszystkich informacji prasowych, może ja też żyję w bańce, to ja tego nie wykluczam. W kwestii tych wszystkich informacji prasowych, jakie do mnie docierają, bo tak jak mówię, no ja się nie opieram na samych treści ustawy, nie przeczytałem w życiu żadnej i wątpię, żeby 99% osób, które tego słuchają, też w życiu nie widziały na oczy nawet ustawy, nawet nie wiedziałyby, gdzie kurwa szukać ustawy. Ludzie się opierają na innych rzeczach, nie na tekstach źródłowych. Tak jakby patrząc na te informacje, które spływają, no to jest takie przeświadczenie, że no kurwa, no zaraz po prostu do domu mi wejdą i mi psa zastrzelą i zjedzą, wiesz, no bo jest taka troszeczkę
Tak, pewnie że tu zwiększamy liczbę zwierząt, które można strzelić, tak. Że tu na te zwierzę nie można było polować, teraz można, a teraz można polować na nie wcześniej niż zwykle, bo też są te okresy się zmieniają. Wiesz, niektóre też, to też jest, nie mówi się o tym, albo nie słyszałeś o tym, ale większość z tych zmian w ustawie też wynika z dostosowania naszego prawa do prawa unijnego związanego z polowaniami. Też przepisy, które się zmieniły dotyczące tam, to też czytałem w prasie pewien czas temu, że myśliwi teraz to wszędzie będą mogli polować. A chodzi o to polowanie na terenie, na prywatnym terenie właścicieli, a którzy mogą się nie chcieć albo nie zgodzić na to. Byłem. Tak, no to wiesz, to też nie jest tak, że myśliwy wejdzie ci do ogródka i będzie tutaj strzelał do sarny w swoim ogródku. No to na czym to polega? Wiesz, 90... Ciebie ten przepis nigdy nie będzie dotyczył. No mnie nie, ale... Ale właśnie o to chodzi. Ma ten, ale dobrze, ale 90% osób, którzy będą, czy nawet jak ma ogródek, nie będzie ich dotyczył ten przepis. Ten przepis może dotyczyć rolnika, który ma duże uprawy i on może z jakiegoś powodu nie zgodzić się, żeby polować na jego terenie, chociaż ale widzisz, w 90% to nie dojdzie do skutku. Zaraz znikniemy z wizji, moi drodzy, to się nie przejmujcie, się będziecie mieli samą fonię na YouTubie, a ci, co słuchają samej fonii, to będą mieli dalej samą fonię, bo mi się kończy miejsce na telefonie. To tak, tylko informacyjnie nic się nie popsuło. Nie, mamy... jeszcze masz minutkę. No minutkę, mamy jeszcze ładną minutkę. Zgadzam się, natomiast właśnie to jest kwestia, ale to jest moim zdaniem już tylko kwestia interpretacji prawa, bo ktoś tak, sobie no... to może któryś myśliwy może to sobie zinterpretować w taki sposób, że komuś się wpierdoli kurwa do ogródka. Ale wiesz? To ten ktoś może, czego nie mógł wcześniej, powiedzieć, że uzyskać sądowy zakaz polowania na jego terenie. I tyle. To nic więcej. To jest bez problemu możliwe. No nie jest tak, czy będzie problemu, możliwe. No, wiesz, bo wcześniej ktoś się nie musiał w ogóle o to martwić, a teraz musi się martwić o to, żeby teraz się... Teraz dopiero ma taką możliwość. Teraz jest ustalony sposób... Nie, dopiero teraz został ustalony sposób, w jaki to on może zrobić. Ale wcześniej rozumiem, że to też było tak, że o ile no nie można było dostać... takiego, nie wiem, kurwa, zaświadczenia z sądu, whatever, jak to by się nie nazywało, że nie można u ciebie polować, to z drugiej strony ludzie nie musieli się tym martwić z racji tego, że myśliwi i tak tam się nie mogli wpierdolić. Ale wiesz, tak, ale myśliwi nie muszą... Myśliwi mogą legalnie wykonywać polowanie. To nie muszą w żaden sposób ubiegać się o zgodę na wykonywanie polowania. Oni po prostu mogą to robić. I tyle. Tu nie potrzeba żadnej dodatkowej zgody. Jeżeli się nie zgadzasz na to na swoim terenie, możesz wystąpić do sądu o... brak takiego polowania na twoim terenie i tyle. Nie wiem, jakim cudem to się dalej nagrywa, skoro już się skończył czas, ale się nagrywa jakimś cudem. Ma ten... rezerwę. Rezerwę ma jakąś. Dobra, wyłączę to, bo się zaraz coś kurwa tam eksploduje. Jeżeli mnie jeszcze widzicie, to żegnamy was machaniem, ale jeszcze sobie pogadamy chwilę. I teraz jesteśmy, rozumiesz? Teraz, nie, teraz może mogę cię złapać za kolano. Bardzo bym chciał, żebyśmy przerwy zrobili 3 minuty. Ale nie zrobimy. Jest szansa? Nie, na co tą przerwę sobie zrobić? Siusiu. Dobrze, to idźcie z nich, ja do nich pogadam. Nie ma żadnych przerw w tym programie. Leci na żywo. Tak, to leci wszystko. Znaczy, no nie leci na żywo, ale, no, ale leci. Leci nieprzerwanie. Nie gadaj głupot w międzyczasie. Nie bój się, jak się słychać, tylko sikaj po ściankach, bo będzie słychać, wiesz. Zamknij drzwi za sobą, Zenek, będzie słychać, jak sikasz. O, no właśnie. Więc moi drodzy, jestem ciekaw waszego zdania na ten temat. W sumie nie zdążymy za bardzo już chyba dużo więcej z Kubą pogadać, bo. Niedługo przychodzą goście i będzie melanż. Najzwyczajniej w świecie będę jadł bezę, którą upiekła już Janina Korwin-Dotir. No rzeczywiście jest coś takiego, że ja mam bardzo silny i to już od dłuższego czasu taki dysonans wewnętrzny, taki konflikt wewnętrzny, taki kurwa werter, taki werter mięsny. Nie wiem naprawdę, nie jestem w stanie zdecydować jednoznacznie, czy to jest coś złego, czy nie? O, skończył. Ręce umyj! Czy to jest coś złego, czy to nie jest coś złego? Nie wiem. Idzie. Umyłeś ręce? Ręce umyłeś? Nie. Nie dotykaj dildofonu. Dildofonu nie dotykaj. Dodam tylko, żebyś, co mi się przypomniało. Ale ty tutaj pukasz, Boże, ludzie już ogłuchli. Żebyś stracił resztkę słuchaczy. Stracę tych ostatnich 4 słuchaczy. 4, tak, który masz na swoim YouTubie. Nie, mówiłem, jak sobie sikałeś, to mówiłem, że naprawdę mam... O, teraz, Boże, jakbyś tak cały czas siedział, to zobacz, jakbyś... Powiedz coś teraz sobie. No powiem, jak będę miał co. No dobra, ale to tak ładnie brzmisz, no, bo jesteś bliżej mikrofonu. Nie, że mówiłem moim drogim 4 słuchaczom, którzy jeszcze słuchają, że naprawdę mam taki wewnętrzny dylemat dotyczący tego, co jest lepsze, czy w ogóle którakolwiek z tych opcji jest dobra. Na chwilę obecną jestem takim trochę hipokrytą, no bo z jednej strony
Ja bardzo lubię zwierzęta, wszystkie. No może poza pająkami, to kurwa, to można spalić wszystkie dla mnie. Moment, od jutra. Nawet jeżeli wywołał to jakąś katastrofę ekologiczną, to powiem ci szczerze, naprawdę nie bardzo mnie to obchodzi. Możemy to zrobić. No to nie, tak zupełnie serio, no naprawdę lubię wszystkie zwierzątka są fajne, wiewiórki są super, po prostu switaśne, myszki, kurwa, wszystko, małpki, uwielbiam. Natomiast z drugiej strony, kurwa, lubię też zjeść burgera. I wiesz, i to jest takie trochę rozdwojenie jaźni i ja rozumiem ludzi, którzy, wiesz, spojrzeliby mi w twarz i powiedzieli, jesteś kurwa pojebany, mordo, jak ty możesz mówić, że lubisz zwierzęta, a z drugiej strony je kurwa jesz. Też do końca nie ma nic złego w lubieniu burgera i widzeniu tam, nie zgadzają się na krzywdę jakichś tam zwierząt. Psa bym nie zjadł. No, ni cholery. No to dobrze, kota wiesz. Kota też bym nie zjadł. Ale już kurwa mysz bym zjadł, rozumiesz to? Nie, sorry, ale ja nie potrafię tego wyjaśnić. No widzisz, właśnie tutaj masz pewien kompas moralny, którym się kierujesz. Ale kurwa, najpierw No to poczekaj, ja się odsuwam. Najpierw, ja żeś, kurwa, odsuwam. Się nie odzywa, a teraz, kurwa, mi tutaj... Bo teraz... Żeś ryję do tego mikrofonu, kurwa. Ludzie mi pogłuchną, będę musiał tam siedzieć, potem pół godziny stawiać. Mareł, na 8 podcaście już będzie na dobrze. Na 8 podcaście już niedobrze, tak. Wiesz, tak źle i tak niedobrze, kurwa. Z tego mikrofonu nie słychać, tego za dobrze, kurwa, zaraz się ktoś tutaj, wiesz, będzie przyczepiał. Bo, no mówię, psa bym nie zjadł. Ja bym nie kopnął psa. Po prostu, wiesz, kot to samo, ale... No, wiewiórki są fajne, ale jakbym głodował i musiał zjeść wiewiórkę, to bym ją kurwa zjadł. To samo z królikami. Nie jestem. No bo zwierzęta domowe, no okej, no ale ludzie potrafią jako zwierzęta domowe mieć świnki i są takie małe, te takie malutkie, tak na przykład. Nie? W innych krajach, w Chinach je się psy. To wiesz, tam nie, to dla nich nie jest nic nadzwyczajnego, że je się psy. No. Dlatego to jest właśnie bardziej kwestia kulturowa, niż która została jakoś tam wpojona, niż rzeczywiście. No właśnie, ale czy to nie jest w takim razie coś złego, bo tak samo kwestią kulturową, tutaj to prawda, zbaczamy z tematu, ale chodzi mi tylko o pokazanie, wiesz, że, no, bo kwestia kulturowa. Kwestią kulturową jest to, że u nas kobiety nie muszą, a na przykład w Arabii Saudyjskiej muszą w firance na głowie chodzić na przykład, wiesz. I to też jest kwestia kulturowa. I ktoś u nas to uzna za opresję, a tam to uzna za normalność, nie? I tak samo właśnie mi się wydaje, czy przypadkiem właśnie te nasze kwestie kulturowe, które to regulują, teraz kurwa coś znowu ustawiłem z tym mikrofonem źle, że czy przypadkiem te nasze kwestie kulturowe nie są właśnie w tym kontekście złe. Nie wiem, tak konkludując i to, co chciałem też przekazać, że jeżeli masz jakieś tam nawet mocne przekonania w którąś stronę, tak jak ja jestem zwolennikiem myślistwa i posiadania broni generalnie, ale myślistwa, o czym rozmawiamy teraz, a ktoś jest przeciwnikiem myślistwa i kocha zwierzątka i nawet te, które są w fermach, nie ma konieczności manifestowania tego w tak mocny sposób, żeby rzeczywiście... czy przeszkadzać w polowaniach, obrażeń myśliwych. Wiesz, tylko że tutaj nie mówimy o różnicach w poglądach dotyczących tego, czy czapka powinna być z daszkiem z przodu czy z tyłu, tylko z tego, czy ktoś, no, dla niektórych to jest ktoś, będzie żyło albo nie będzie żyło. To jest, wiesz, no, to jest dosłownie kwestia życia lub śmierci, więc tu akurat w tej sytuacji nie dziwię się osobom, które decydują się na to. Znaczy, ja rozumiem ich decyzję, nie pochwalam jej z racji tego, że ona może dużo bardzo negatywnych skutków i to nie w postaci, że mandat, kurwa, tylko ktoś może kulką w łeb nie chcący dostać, no, wiesz. Nie pochwalam sposobu, ale rozumiem intencje, wiesz. Tak, ale też myślę o bardziej cywilizowanych sposobach wyrażania swojej opinii, niż koniecznie wyjścia i darcia się na kogoś. No ale to jak? To, wiesz, robi rzeczy, można, które są zgodne z prawem. No dobrze, można lobbować o zmianę prawa nawet, natomiast wiesz, tak jak mówię, ja to rozumiem, no bo w momencie, kiedy ty lobbujesz o zmianę prawa, tak żeby ono odpowiadało twojej ideologii, no to w tym czasie ktoś inny, korzystając z obecnego prawa, zabija zwierzęta, no bo umówmy się, że to zabija, no, inaczej się tego nazwać nie da, tak? Więc też nie dziwię się, że ludzie oprócz tego, że lobbują za tym, żeby zmienić przepisy, no też próbują w bezpośredni sposób, no bo to jest dokładnie to samo, co wiesz, no nie idź na ulicę protestować, wiesz, nie tłucz się z policją, wiesz, tam to za komuny można było to ludziom powiedzieć, nie? Nie idź na ulicę, nie bij się z policją, tylko działaj w legalny sposób. No ciekawe, czy byśmy, wiesz, w tej chwili rzeczywiście, wiesz, czy by Wałęsa zdążył przez ten płot przeskoczyć, wiesz, co chodzi, nie? Rozumiem, co chcesz przekazać, ale mimo wszystko wydaje mi się, że... Kurwa, nie da się przekonać jebany, nie? Masz teraz, się przekonać. Ale to masz dildo, niesamowity ten dildofon. Ten dildofon. Czy wiesz, no, na pewno się nie dogadamy teraz w takim sensie, że ja nagle cię przekonam, wiesz, i złożysz legitymację, albo ty mnie przekonasz i tak. Ja pojadę na polowanie, chociaż...
Chociaż właśnie chciałem do tego i wybiłeś mnie z rytmu. Ja chciałem powiedzieć, że tych czterech słuchaczy straci wszystkich swoich. No to już trzech zostało. To już, bo tak długo już rozmawiamy, godzinę. Godzinę. Że stracisz ich, bo chcę ci przypomnieć, że miałeś jechać ze mną na polowanie. No, jak już byliśmy... Ale ty się kurwa drzesz teraz do tego mikrofonu za jajnicę. Nie, nie przesuwaj mi. No, jak już byliśmy, tutaj. Nie wiem czy pamiętasz, w Miliczu. W Miliczu byliśmy. Tak. Pamiętam. Nie wiem czy pamiętasz, że tam miałeś na polowanie ze mną jechać. No miałem, tylko żeś coś zjebał, kurwa nie. Nie. Przypominam ci, że wtedy napiłeś się browarkami, zostałeś w domu i chciałeś iść spać, bo sędziowałeś rano. I chciałeś, a ja nie się napiłem browarkami? Tak, i nie chciałeś w nocy już jechać na polowanie. No bo nie chciałem w nocy. A my bo miałeś briefing, czy... No bo miałem, kurwa, jestem odpowiedzialnym człowiekiem, kurwa. Człowieku, kurwa, miałem odprawę. Odprawę miałeś. Sędziosko. I rano sędziowałem potem na Login Labie 3 dni, kurwa, pod rząd. No i wypiłeś 8 piwek. No co ty gadasz? Pierdoły gada, nie piłem nic na trzeźwo, tak zawsze sędziowie. Nie, gada pierdoły. Tak było. Ale nie, prawda jest rzeczywiście, joking aside, prawda jest taka, że rzeczywiście chciałbym się wybrać na polowanie, natomiast nie ze względu, kurwa, mordo, jedziemy, dasz mi, kurwa, nóż, wydłubię mu, albo nie nóż, łyżkę, jako, kurwa, tą ły... Wiesz, no właśnie nie, natomiast... No wychodzę z założenia. Zobaczyć, o co w tym chodzi i jak wygląda takie... Od strony praktycznej, znaczy wiesz, nie wiem, możliwe, że się w trakcie, nie wiem, popłaczę, pożygam, zdracę przytomność, albo po prostu powiem, nie, fuck it, i pójdę do domu, bo nie wiem tego. Natomiast, bo tak od czego zaczęliśmy w ogóle tą rozmowę, co powiedziałeś i co ja też niejednokrotnie z ust innych osób słyszałem, że to jest jakiś element obcowania z naturą, zbliżania się do niej. I tak jak ja powiedziałem, no dobrze, ale czy to znaczy, że też musisz przy okazji do tej natury strzelać? Wiesz, to więc nie jest dla wszystkich. Ja tak z naturą łowienie ryb nie ja jest dla rozumiem, tylko chodzi mi o to, że wiesz, no ja z naturą nieraz obcowałem. Byłem gdzieś tam dzień, dwa, pięć, łaziłem. Natomiast nigdy do niczego nie strzeliłem, więc no naprawdę nie jestem w stanie w tej chwili stwierdzić, czy to byłaby dla mnie jakaś wartość dodana. Nawet jako, no nie osoba, wiesz, ciągnę to za spust, ale w ogóle, tak? Jestem pewien, że jako gdybyś kiedyś chciał kiedykolwiek jeszcze pojechać na polowanie i złożyć tak, że będzie taka okazja. Nie no, mówię, że chcę. Nie mówię, że jutro pojedziemy, szczególnie, że nie pojedziemy, ale... To zobaczysz, jak dużo rzeczy poza tym faktycznym strzelaniem dzieje się na takim polowaniu i jakie jeszcze... Ile emocji można mieć nawet nie dotykając broni na danym polowaniu. I zobaczysz, że ale jest... ja właśnie o tym mówię, że nawet nie dotykając broni masz te emocje, to więc po chuju je dotykać. Ja nie mówię, że to nie ma tej wartości, tylko właśnie na etapie, na którym ja tego nie doświadczyłem, nie byłem, nie widziałem i nie poczułem, tylko na etapie, kiedy rozmawiam o tym z tobą, to no po prostu widzę tutaj pewną lukę w logice. No ja, bo, też ci rozumiem. Zobacz. Że mówisz, nie, no bo wiesz, bo nawet jak nie strzelisz, to może być zajebiście. No to na chuj strzelę. Przekażę ci przykład na czymś bliższym dla ciebie. No. Jak mówisz, że nieraz patroszyłeś ryby, zobacz jak idziesz na ryby i jak jest fajnie. I siedzisz sobie na wschód słońca, na tym pomościku. Wiesz co, no inaczej, pyk, ryba. Inaczej smakuje ryba, którą sam złowiłeś. I masz rybę. To jest nagle. Bach, to jest prawda. I jakie emocje, jak ona jest na. To rzeczywiście jest rzecz, którą jest ciężko opisać. Że tak. To jest niesamowita. Żeś strzelił z tych kostek. Ale to rzeczywiście tak jest, że. I nie potrafię tego opisać dlaczego. Ja na ryby niespecjalnie nigdy lubiłem, z racji tego, że dla mnie było niesamowicie nudne siedzenie, patrzenie się w jeden punkt albo na tej łódce, czy gdziekolwiek. Natomiast zdarzyło mi się parę razy to robić. I rzeczywiście jest taka trudna do opisania satysfakcja, taka pierwotna chyba po prostu, wiesz, mareł zwycięzca, nie, kurwa, udało się, kurwa, zrobiłem to. Jest coś w tym rzeczywiście, więc może to rzeczywiście jest ta rzecz, tylko... Ja akurat takie odczucie, że tam zwycięstwa i samiec alfa nie mam związanego raczej z polowaniem. Ale jest jakieś poczucie satysfakcji. Ale tak, oczywiście jest. Jeżeli jem to mięso, odbiorę albo zrobię jeszcze jakieś kiełbasę z tego, co upolowałem, oczywiście jest mega, mega satysfakcja, jak mogę zrobić, nie wiem, kotleciki mojemu synowi, który będzie jadł, wiesz, z sarny, która została upolowana przeze mnie. Ma to swoje, jakiś dodatkowy aspekt satysfakcji, na pewno. Kurwa, jestem ciekaw, ile osób podległy mój fanpage. A mój zablokuje, albo zgłosi gdzieś. Tak, albo zgłoszą nas. Io. No nie, no na Facebooka poblokują nam wszystkie konta, jakie mamy. No, nawet te fejkowe twoje, ty to, co ci zablokowali ostatnio, to wulgarne ci zablokowali, nie? Co, nie, ja zamknąłem wulgarnego. No ile można fanpage prowadzić na raz, wiesz, no zamknąłem. Ale nie, serio, naprawdę... Nie piętnuję tego, nie do końca to rozumiem.
Mam bardzo, w ogóle nawet wiesz, no bo teraz te mięso, które jemy raz na jakiś czas, no to nie jest kurwa dziczyzna, tylko to jest po prostu, wiesz, kuciak. I też się w ogóle dziwię, dziwi mnie jedna rzecz, bo jajka, zerówki czy tam jedynki kupisz. To czy one rzeczywiście są, wiesz, no bo to już zależy od hodowcy, czy jest uczciwy, czy ściemnia, no to tego nigdy nie będziesz wiedział, to tak samo od myśliwego, nie wiesz, czy on kurwa zastrzelił, czy wewnyki złapał, no bo jak to sprawdzisz? Nie sprawdzisz, tak? No to mięso, które kupić można, nie kupisz mięsa bezpośrednio od myśliwego, to też jest wszystko ustawiony jakby proces, gdzie myśliwy, tylko ci powiem, że to nie jest tak, że myśliwy, nie wiem, dla pieniędzy strzeli dzika. No tak, ale w restauracji możesz zjeść dziczyznę, no skąd ta restauracja bierze tego dzika? Tak, zazwyczaj jest to dzik, który został upolowany i oddany do skupu. I też myśliwy nie dostaje pieniędzy, żebyś nie miał wątpliwości. On go po prostu oddaje i nara? Oddaje? Nie, kołowiecki dostaje pieniądze za tego strzelonego dzika. Ale to nie jest tak, że myśliwy zarabia z tego, czy dostanie, wiesz, jakąś tam ileś pieniędzy. Okay. To absolutnie tak nie wygląda. I dalej restauracje kupują od firm, które kupują. Znaczy, skupu i coś z tym robi. Tak. Ale co ciekawe, większość mięsa z Polski jest eksportowana. Jak w Polsce bardzo mały procent dostaje tego mięsa. Ciężko jest dostać, bo nawet ostatnio coś z tej ciekawości, po prostu chodząc po sklepie, patrzę, czy jest w ogóle. Tak? Bo od czego zacząłem, że o ile jajka kupisz, jedynki, zerówki, to jest w zasadzie jedyna rzecz, którą zakładając, że wszyscy są uczciwi, no wiadomo, że zawsze jest jakiś tam, w każdej sytuacji trzeba liczyć się z jakimś tam błędem statystycznym. Ale to jest jedyna rzecz, którą bez większego problemu można kupić. Ale zobacz, że nawet jak już byś chciał kupić mleko chociażby, krowie, ale od takiej krowy, która nie była w boksie małym, ledwo ją mieszczącym przez całe życie, z tymi zaropiałymi cyckami, wiesz, podłączona do maszyny, no to już nie ma mleka jedynki albo zerówki od szczęśliwej krówki, nie? No i w Polsce nie ma. Możesz kupić grass-fed cow milk. No właśnie, ale w Polsce tego nie ma, wiesz. Dlaczego nie ma? Bo ludzie jakby tego nie szukają, bo ja pamiętam, że interesowałem, no bo tak stwierdziłem, kurde, jak są jajka, jedynki, zerówki, to może jest mięso też takie, da się, wiesz, dostać. I jedyne, co udało mi się znaleźć, może jest więcej, jeżeli jeszcze te dwie osoby tego słuchają, to niech napiszą w komentarzu, jeżeli ktoś na ten temat wiedzą, bo jestem bardzo ciekaw. To jedyne, co mi się udało znaleźć, to w Tesco są skóry tam. Zagrodowe. Cycek, noga, takie historie. Tak. I wtedy inaczej wyglądają, są chyba na zielonych tackach i jest napisane na opakowaniu, że to jest od takiej właśnie kury wolno biegającej, tam jakiejś takiej zagrodowej, a nie z klatki, nie? I to jest dla mnie spoko. Ona kosztuje tam odpowiednio, nie wiem, 10% więcej, czy tam nawet jeszcze więcej niż 10%, nie pamiętam dokładnie, jest na pewno droższa, no ale spoko, no jest to jakiś wybór. Ale na przykład no, nie kupię tego rodzaju wołowiny, nie kupię świniny, czy jakieś inne, bo tego po prostu nie ma. Dlaczego nie ma? Bo ludzie się tym nie do końca interesują. Dlaczego się tym nie interesują? Bo mają to serdecznie w dupie, bo ważne, żeby było dużo tanio Tesco, tak by the way. No bo skąd się bierze to, że właśnie, też wracając do tego, co mówiłem wcześniej, teraz wszyscy wpierdają codziennie mięso, które często mięsem nawet nie jest, bo to są jakieś mięsopodobne wyroby, mortadelo, wiesz. A propos naszej poprzedniej rozmowy o Tajlandii, przypomniał mi się, jak tam często na obiad mam takie jedno miejsce, w którym lubimy, i tam właśnie jest kurczak, takie zdrowe jakieś danie, sałata, kurczak i jakieś ziemniaczki gotowane. Tam na obiad, jak jestem głodny, jem 4 piersi z kurczaka. What? 4 piersi z kurczaka. A bo jedna pierś jest pewnie jednej czwartej wielkości. Wyobraź sobie, co by było, gdybyś zjadł tutaj 4 piersi, tak, bym musiał 2 kilo mięsa zjeść. Ale właśnie, bo tam pierś z kurczaka pewnie jest 2-3 razy mniej. No nie wiem, ile to ma, z 400 gramów razem może mięsa te 4 piersi? Nie wiem, może trochę więcej przed upieczeniem, no ale 4 piersi z kurczaka. I bo to było nie spędzone, żeby tak powiem. I na hormonie. Wiesz, to i tak najadam się oczywiście podporek. Ta z Tesco, właśnie ta zagrodowa, też są mniejsze te cycki, ewidentnie. No, ale nie tak, że cycek, tak jak taki połówka, nie podwójny. Tylko człowieku, no ja kiedyś widziałem w sklepie, wiesz, ja myślałem, że to indycze są cycki, bo indyk to jest kurwa kawał kury. No, jak twój biceps, ten cycek. A tam kurwa, jak dwa, jak oba. Umówmy się, że ja bicepsy mam, wiesz, nicepsy. Dobrze, powoli kończymy. Ta jedna osoba, która jeszcze została i nas słucha, dziękujemy jej bardzo za uwagę. Myślę, że jak kiedyś wrócisz do Polski, jak ci paszportu nie zabiorą za tę audycję. Dokładnie. To jak kiedyś wrócisz do Polski, to będziemy mogli jeszcze wrócić do tego tematu, bo o nim można mówić długo, namiętnie. Tak, ja bym tylko na sam koniec chciał polecić, jeżeli ktoś rzeczywiście, czy jest zagorzałym przeciwnikiem, czy zwolennikiem przyrody i ochrony przyrody, aby zagłębił się oprócz takich tematów, które jest łatwo przeczytać i łatwo znaleźć w internecie informacje właśnie na Facebooku. Postarał się przeczytać też opinię drugiej strony i postarał się zgłębić temat, czy danego tematu, czy danego zdarzenia, co do którego czyta informacje, czy w ogóle
temat myślistwa i fact-checking taki po prostu, tak? Tak, tak. Bo w wielu wypadkach to, na co jesteście tak źli i tam nie podoba wam się w danym zdarzeniu, może okazać się zupełnie nieprawdą albo wypaczonymi faktami przedstawionymi przez jakąś grupę też jakieś po prostu chcących swoje interesy zaprezentować w danym przekazie. A poza tym dajcie też jakiś kredyt myśliwym, którzy naprawdę robią dużo dla, co wiem, swojego doświadczenia, dla lasów, dla przyrody, dla zwierząt. I spróbujcie też zrozumieć, że to jest coś więcej niż jakieś hobby weekendowe i strzelanie do dzików, tylko ma to dużo więcej za sobą bagażu takiego i emocjonalnego, i tradycji, i kultury, i dbania o przyrodę, i empatii, i rozumienia właśnie przyrody, natury i zwierząt. Dziękuję ci, Kuba, bardzo. Dziękuję bardzo, Marku. Byłeś wspaniałym gościem. Ty również, Marku. Byłeś wspaniałym prowadzącym i wspaniałym gospodarzem. Dziękuję ci. Kamera nie działa, więc możesz puścić moje kolony. Dzięki.